przegląd prasy rozpoczynamy od Gazety Polskiej Codziennie i od materiału Gry Platformy Eurokorpusem. W czasie urzędowania Tomasza Siemoniaka w Ministerstwie Obrony Narodowej planowano drastycznie ograniczyć oddział polskiej armii w Eurokorpusie, a w dalszej perspektywie całkowicie z niego zrezygnować. Kierownictwo MON-u chciało również, by rolę dowódczą w tej strukturze pełniły Niemcy. Wynika z dokumentów, do których dotarła Gazeta Polska Codziennie. Jest to materiał, który napisała redaktor Dorota Kania i dalej właśnie w tym materiale czytamy. Dziś Tomasz Siemoniak mówi, że dla rządu PO sprawa udziału Polski w Eurokorpusie była prestiżowa. Tymczasem z dokumentów, do których dotarliśmy, wyłania się zupełnie inny obraz. W poprzednim rządzie sprawami związanymi z Eurokorpusem zajmował się wiceminister obrony narodowej Robert Kupiecki. W maju 2015 roku prowadził on korespondencję ze sztabem generalnym dotyczącą m.in. ograniczenia udziału Polski w europejskiej strukturze wojskowej. Sprawa udziału polskiego wojska w Eurokorpusie stała się głównym tematem mediów w ubiegłym tygodniu. Polska wycofuje się z Eurokorpusu, poinformowało radio RMF, co natychmiast zostało zdementowane. Okazało się, że Polska nie zamierza wycofywać się z tej struktury, a jedynie zrezygnowała z ubiegania się o status państwa ramowego w dowództwie Eurokorpusu oraz stopniowo chce zredukować swój wkład w perspektywie 3 do 4 lat. W komunikacie MON-u czytamy, że powodem takiej decyzji jest konieczność redukcji polskiego zaangażowania w Eurokorpusie ze względu na zwiększenie obciążeń dla sił zbrojnych wynikających z realizacji postanowień szczytów NATO w Newport i Warszawie, w tym wzmocnieniu flanki wschodniej NATO. Polecam Państwu ten materiał. A także kolejny tekst, depresja to nie wstyd. Wojciech Kamiński jest autorem tego materiału. Aż co szósta osoba cierpiąca na depresję w ogóle nie podejmuje terapii. Nieleczona depresja nierzadko prowadzi do samobójstwa. Wśród młodych osób jest jedną z głównych przyczyn zgonów, alarmują lekarze. Z tego materiału dowiedzą się Państwo m.in. co do depresji ma Hamlet, bo wynika, że ten bohater sztuki Williama Szekspira miał wiele powodów, aby rozwinąć epizod depresyjny. Na to zwraca uwagę doktor habilitowana Ewa Bałkowiec-Iskra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I wylicza śmierć ojca, ożenek matki z wujem Hamleta i to w dodatku podejrzanym o zamordowanie swojego brata, a także problemy miłosne. Właśnie z tego artykułu będą mogli Państwo się dowiedzieć, jakie są objawy depresji, jak z nią walczyć, ale przede wszystkim taka najważniejsza konkluzja z tego tekstu jest taka, że jak najbardziej depresję można wyleczyć, a leki obecnie stosowane są w pełni bezpieczne. Polecam także ten materiał. A teraz ten weekend był rzeczywiście pełen różnych bardzo ważnych wydarzeń, bo oczywiście trwały m.in. targi wydawców katolickich, a więc spotkania z bardzo znanymi twórcami, znanymi aktorami, ale nie tylko, bo z kolei wczoraj, a więc w niedzielę, obchodziliśmy 12. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. I właśnie o tym także pisze Gazeta Polska Codziennie. Wspomnienie Ojca Świętego, taki jest tytuł materiału, był jednym z najznamienitszych Polaków w historii. Otwartym i jednocześnie bardzo skromnym. Inspirował młodzież, a jego nauczanie porywało setki milionów ludzi na całym świecie. Oczywiście Jan Paweł II. Wczoraj obchodziliśmy 12. rocznicę jego śmierci, a inicjatywy, które zorganizowano z tej okazji w całym kraju, są potwierdzeniem, że papież Polak na zawsze pozostanie w naszych sercach. Między innymi o 21:37 trwały uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Oczywiście także nie zabrakło tych form upamiętnienia Ojca Świętego w Krakowie, generalnie w Małopolsce, więc rzeczywiście tych uroczystości wczoraj nie brakowało. Także w niedzielę przeszedł ulicami Warszawy Marsz Świętości Życia, który skupił bardzo wiele rodzin uśmiechniętych, szczęśliwych, co pokazało, że rodzina jest przez cały czas tą wielką siłą Polski i taką energią dla naszej ojczyzny. I także wczoraj przeszedł milczący Marsz Pamięci właśnie na ten temat. Na temat Marszu Katyńskiego za chwilę obejrzymy materiał. Właśnie przestał umrzeć deszczyk i blady promień słońca
Jął się przepychać przez koronę sosny. Straszne. Ręce i nogi nawzajem splecione. Ten marsz uczy tego, że ci żołnierze, którzy zginęli w Katyniu, którzy stali zamordowani, że ich życie nas obchodzi, że oni jednak zginęli i o tym nie można nie pamiętać, nie można tego nie pokazywać Polakom. My przypominamy o tym w sposób godny, w sposób milczący. Oni zginęli dlatego, że nie dali się złamać, że nie dali się zwerbować do Armii Czerwonej. Kuszono ich, pracowano nad nimi. Oni wyszli z tego bohatersko, a dlatego też zginęli, zabici przez Sowietów. Ja idę w intencji zarówno mojego wuja, który zginął w Katyniu, jak idę w imieniu mojego dziadka, który zginął 35 kilometrów w Podołowiozie dla oficerów, dla szeregowców i oficerów niższych stopniem, o którym dzisiaj się w ogóle nie mówi. Ja byłem tam dwukrotnie dzięki księdzu Peszkowskiemu, naszemu prałatowi zacnemu, który mi to ułatwił. Dziś po rozmowie z dyrekcją Muzeum Katyńskiego, także podejmujemy ten temat, by to miejsce nagłośnić. W marszu idę po raz czwarty, jako Janina Lewandowska pierwszy raz. Emocje są trudne do opisania. Z jednej strony to jest wielki zaszczyt oddania hołdu podporucznik Janinie, jak również złożenie później w jej intencji znicza. Także trudno te emocje określić. Dzieci nie idą po to, żeby ginąć, dzieci idą po to, żeby się uczyć. Dzieci to nasza przyszłość. Dzieci to nasza przyszła ojczyzna. Jeśli my nie wychowamy dzieci, nasze następne pokolenia nie będą znały naszej historii, historii naszej kochanej ojczyzny Polski, to nie będzie naszej ojczyzny. Marsz przede wszystkim uczy pamięci, że wszystkie wydarzenia tak krwawe, tak straszne, które w naszej ojczyźnie się wydarzyły, muszą być pokazywane, muszą być wyjaśniane, ażeby młodzi ludzie mogli poznać prawdziwą historię naszej ojczyzny, uczyć się tego i przenieść i ponieść to dalej w naszej przyszłości. A w tygodniku Do Rzeczy serdecznie polecam wywiad, który został przeprowadzony z Markiem Królem, a więc z publicystą. I z panem Markiem rozmawia Maciej Pieczyński. Mateusz Morawiecki to fenomen. Pytanie od dziennikarza. Czy półtora roku od zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości Polska już jest w ruinie? W czasach rządów koalicji PO-PSL Polska była w ruinie, ale intelektualnej. Formowano wówczas mentalność niewolniczą i uległość wobec dyktatu wielkich. Byliśmy jak uczniak ustawiany przez nauczyciela, która wmawia mu, że do niczego się nie nadaje. Wmawiano nam, że nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Zaszczepiano brak wiary w sukces Polski. Polecam między innymi ten materiał, ale także wywiad z Jarosławem Gowinem, oczywiście teksty Rafała Ziemkiewicza. Także tutaj na pewno te materiały Państwu serdecznie polecam. A już za chwilę skrót najważniejszych informacji, a po nim kalendarz historyczny z miłośnikiem historii, a więc oczywiście z Ryszardem Gromadzkim. Pozostańcie z naszą stacją.